Siemanko, z tej strony Adi. Witam serdecznie na kanale w kolejnej recenzji. I tak, jest to kolejna recenzja butów Kipsta. Tak jak w moim przypadku, no jeżeli teraz po kolejnych 11 miesiącach na przykład znowu mi się rozkleją te, no to prawdopodobnie bez problemu znowu mnie przyjmą i będą sobie znowu w zasadzie za pół darmo brać kolejne buty, więc czego chcieć więcej? Tak, po raz kolejny Decathlon uznał reklamację, więc chyba wychodzi na to, że płacąc raz za korki będę miał ich dożywotnią wymianę. Nie, żeby mi to jakoś specjalnie przeszkadzało. Po raz kolejny padło na model Viralto 3D, z tym, że w tym roku jest on nieco zmieniony, ale zanim przejdziemy do różnic, to polecam zerknąć na poprzednią recenzję, zwłaszcza jeżeli Was kusi kupno korków Kipsta, link podrzucam w karcie. Jak mówiłem w poprzedniej recenzji butów Viralto, dla mnie był to model idealny, jeżeli chodzi o wygodę, komfort i czucie piłki. Zero otarć od pierwszego włożenia, co nigdy wcześniej mi się nie zdarzyło, brak tak zwanych pustych przestrzeni w bucie, świetne czucie strzałów, krótkich i długich podań. W tegorocznych Viralto sprawa ma się nieco inaczej i to w dwóch aspektach, w wygodzie i czuciu piłki. Pierwszy problem to dość spory ucisk na palcu i pięcie. Na pierwszy rzut oka wydawałoby się to niemożliwe, bo to przecież ten sam but, jednak sprawa wyjaśnia się już po włożeniu, bo materiał jest bardziej papierowy, a co za tym idzie lżejszy. But waży 307 gramów w porównaniu do 330 w poprzednich Viralto. Wiadomka, korki z treningu na trening coraz to lepiej się dopasowują, ucisk jest mniejszy, jednak w modelu z 2023 roku nie było tego w ogóle, więc warto o tym wspomnieć, no przynajmniej na moich stopach, wiadomo, ktoś inny może założyć i będzie wszystko ok. U mnie ten ucisk był, otarcia były. W poprzednim modelu od pierwszego włożenia wszystko było tak, jakby te korki już były rozbite. Drugim problemem jest mniej więcej ta część buta. Coś tutaj jest ewidentnie nie tak, bo o ile but jest faktycznie nieźle dopasowany do stopy i nie ma tam pustych przestrzeni, to w tym obszarze czucie piłki jest ewidentnie gorsze. Wydaje mi się, że wynika to z tego, że po prostu w tym miejscu materiał jest sztywniejszy i bardziej napięty. W poprzednich Viralto, z tego co pamiętam, nie mam ich już obecnie przy sobie, no bo zostały oddane na reklamację. Czegoś takiego nie było. Z pozytywnych zmian, buty są kilkadziesiąt gramów lżejsze, a więc stopa będzie ten ułamek procenta szybsza i mniej zmęczona. Podeszwa i rozmieszczenie korków jest identyczne jak w modelu z ubiegłego roku. Bardzo dobra przyczepność, zarówno na sztucznej, jak i naturalnej nawierzchni. Czy zatem poleciłbym model Viralto z 2024 roku na 2024 rok, albo i 2025? Oczywiście, że tak, w cenie poniżej 200 zł nie da się kupić lepszych nowych korków. Wiadomo, można szukać renomowanych Nike czy Adidasów z poprzednich sezonów na Allegro w dobrych cenach, czy na jakichś tam innych OLX-ach, ale kupujemy je praktycznie na rok, no bo korki przy treningach 3 do 5 razy w tygodniu, plus do tego jeszcze mecz, no nie ma szans, żeby wytrzymały dłużej. No i nie jest tak łatwo, żeby te buty zostały przyjęte na gwarancję, na reklamację. A w przypadku Kips Decathlonu mamy 2 lata gwarancji, po sezonie zgłaszamy korki na reklamację i szansa jest bardzo duża, że zostaną one przyjęte. No tak jak w moim przypadku, już 2 modele zostały wymienione. Wszystko wskazuje na to, że i ten kolejny też zostanie, no bo tak jak mówiłem, nie wyobrażam sobie, żeby te buty wytrzymały przy takiej eksploatacji dłużej niż rok. I to nie jest też nawet kwestia do końca designu, tylko no to jest zużycie po prostu naturalne, tutaj kopiesz, tutaj ktoś ciebie kopnie, tu się o coś zahaczysz. No ciężko, żeby takie korki wytrzymały dłużej. Tyle ode mnie. Widzimy się w kolejnych materiałach. Wam tradycyjnie życzę owocnych treningów. Do zobaczenia.